parę lat temu zorganizowaliśmy dużą akcję zbrojenia terenów inwestycyjnych na osiedlu Metalchem, na tym terenie przemysłowym, za ponad 30 milionów złotych. Natomiast jest taka sprawa, o którą mieszkańcy zabiegają, którą chcemy zrobić, myślę, w przyszłym roku zacząć robić, bo w tej chwili trwają prace dokumentacyjne, świetlica. My w ostatnich latach dbaliśmy o to, żeby takie życie lokalne społeczności w różnych częściach miasta miało się gdzie rozwijać, żeby mieszkańcy się mieli gdzie spotykać. W związku z tym inwestowaliśmy cały czas w nowe remizy, świetlice, w budynki, które służą mieszkańcom do różnych celów. Natomiast Rada Dzielnicy już jakiś czas temu namawiała nas na budowę takiej dzielnicy w tym miejscu. I co bardzo istotne, budowa tej świetlicy wyzwoliłaby również miejsca w przedszkolu, który tutaj jest po drugiej stronie ulicy, i w Domu Kultury zarządzanym przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Stąd prezentujemy dzisiaj propozycję takiej świetlicy. Co jest nowego, dlaczego to ta propozycja? Zmieniliśmy lokalizację, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy o lokalizacji na peryferiach, z tamtej strony osiedla, co ograniczyłoby dostęp z tego drugiego osiedla. A tu jest nowe i stare osiedle, tak ono się nazywa. Metalchem powstało w latach 70. Stąd w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to jest bardzo ważne, wygospodarowaliśmy, zmieniliśmy plan, wygospodarowaliśmy przestrzeń na taką świetlicę, która będzie służyła mieszkańcom, będzie cieszyła, będzie wykorzystywana i przez okoliczne dzieci, które po szkole miałyby miejsce, w którym mogą znaleźć opiekę, też zorganizować, uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach, ale też i Rada Dzielnicy, i seniorzy, i inne osoby mogłyby w tym miejscu spędzać czas. Szacujemy, że około 80 milionów, może troszeczkę więcej. Nie mogę w tej chwili, bo nie znam kosztorysu, jeszcze w pełni powiedzieć, jaki to będzie koszt. Staraliśmy się też pozyskać pieniądze zewnętrzne na tą dzielnicę. Tak paradoksalnie, proszę się nie śmiać, ale rzeczywiście składaliśmy do programu takich gmin, w których funkcjonowały PGR-y, bo również tutaj funkcjonował PGR, ale tam to nie znalazło uznania. Trochę szkoda, bo może ta świetlica powstałaby wcześniej, ale za to powstanie w lepszym miejscu, bardziej dostępnym dla mieszkańców. A przy okazji oczywiście deklaruję, że zrobimy też remont przedszkola, bo to też sprawdzaliśmy. Poprawimy ofertę tego przedszkola i też będzie ono większe, będzie ono dostępne dla większej liczby dzieci. Miejsce to jest wielofunkcyjne, będzie sala, którą będzie można podzielić, będzie można ćwiczenia różne aktywności tam organizować. Zostanie przeniesiona filia z Narodowego Centrum Piosenki Polskiej, tam jest klub osiedlowy Metalchem, na tamtym osiedlu zostanie tutaj przeniesione. Zostanie też utworzone nowe miejsce dla seniorów. Mamy tutaj świetlicę, która pod egidą Fundacji Bądź Dobroczyńcą funkcjonuje. Ona działa przy ulicy Metalowej i Złotej, tam u zbiegu. To jest taki domek drewniany, holenderski, który został sprowadzony i oni po prostu nie mieli miejsca, gdzie tą świetlicę prowadzić, i sprowadzili taki domek. Za zgodą miasta otrzymali działkę i tam to prowadzą, ale to niestety nie spełnia takich norm i warunków takich dobrych. Oni starają się cały czas ulepszać, ale niestety jest to drewniany domek, który w każdym razie wejdą tutaj do tego budynku, tak samo dostaną pomieszczenia. Mamy też, będzie tam większa filia Biblioteki Miejskiej, którą też przeniesiemy z tamtego obiektu tutaj. I tak jak pan prezydent powiedział, uwolnią się pomieszczenia, więc zostanie powiększone przedszkole w tamtej lokalizacji. No i jeszcze oprócz tego małe pomieszczenie dla Rady Dzielnicy. Także tu takie wielofunkcyjne zadania będą w tym spełniane i mieszkańcy bardzo tego oczekują. My mamy duży potencjał, widać po tym, jak sobie radzimy w takich ograniczonych warunkach, więc myślę, że tutaj na pewno rozwiniemy skrzydła, jak będziemy mieli odpowiednie zaplecze dla mieszkańców skierowanych, zarówno i seniorów, jak i dzieci, jak i młodzieży, czyli mamy tutaj szeroki zakres działania i mówię, cieszymy się, że jesteśmy już tak daleko, że w przyszłym roku no może się nie wprowadzimy, ale przynajmniej będziemy widzieć, że już tutaj zaczną rosnąć mury i będziemy mogli się tutaj wprowadzić i zacząć porządną działalność. W tej okolicy rzeczywiście brakuje takich budynków publicznych, takich, które służyłyby mieszkańcom, były dostępne na potrzeby takiego życia społecznego, tam gdzie mogłaby też również funkcjonować Rada Dzielnicy. Rada Dzielnicy za to zadanie zabrała się bardzo kompleksowo i odpowiedzialnie. Najpierw opracowała całą strategię rozwoju dzielnicy, dokonała oceny potrzeb w tej dzielnicy, stąd wyszła ta propozycja. No i to jest to nasze kolejne zobowiązanie dla Metalchemu, bo zrobiliśmy już tutaj i to centrum siatkowe, które oznaczało też modernizację
rewitalizację dróg, tą dużą inwestycję w infrastrukturę na terenie Parku Przemysłowego Metalchem. To co najważniejsze też o tym, o co się staramy od dłuższego czasu, o czym mówimy też w tej kampanii wyborczej, czyli nowy most przez Odrę, który skomunikowałby ten teren bardzo sprawnie, gdyby powstał, skomunikowałby z drugą częścią Opola, tą po północnej czy zachodniej stronie, czyli ulicą Krapkowicką, bo taki byłby kierunek, ulicą Niemodlińską i centrum handlowym Karolinka. To by była duża zmiana dla całej dzielnicy, bo dzisiaj dzielnica musi jechać do tych obiektów przez centrum miasta. Tymczasem to skróciłoby, poprawiłoby dostępność. A dzielnica jest piękna, trochę spokojniejsza niż te dzielnice w centrum miasta, więc łatwiejszy jest dostęp do zieleni. Nie dziwię się, że wielu mieszkańców wybiera ją do mieszkania. No i teraz chcemy jakby tą atrakcyjność jeszcze podnieść takim budynkiem użyteczności publicznej, świetlicą, która mam nadzieję szybko powstanie.